Witam Państwa, Maciej Idzik. Zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski. Jak co roku specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ropczycach włączył się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości na temat spektrum autyzmu oraz usunięcie stereotypów z nim związanych. 3 kwietnia w ramach obchodów Dnia Świadomości Autyzmu na rynku w Ropczycach odbyło się spotkanie, podczas którego podopieczni placówki wspólnie z mieszkańcami i dzieci z okolicznych przedszkoli miały okazję wziąć udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Organizatorzy wydarzenia postanowili zadbać o integrację dzieci z różnymi potrzebami, a także promować wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w kwietniu prowadzonych jest wiele działań mających na celu zwiększanie świadomości na ten temat, mówi dyrektor placówki Dorota Bieszcz-Daniluk. U nas przyjęło się, że dni autyzmu, dzień autyzmu, ten 2 kwietnia, to jest takim początkiem obchodów całego miesiąca autyzmu. W naszym ośrodku miesiąc kwiecień jest mamy pod hasłem właśnie autyzmu. Podczas tego miesiąca mamy właśnie na początku zawsze happening na rynku ropczyckim, w którym uczestniczy społeczność Ropczyc, przedszkola, zaprzyjaźnione placówki. Przeważnie są tu zabawy, jakaś krótka informacja na temat autyzmu i później wspólny przemarsz ulicami Ropczyc. Mamy także konferencje, mamy różnego rodzaju warsztaty. W tym roku pierwszy raz organizujemy niebieską sztafetę. Także tych uroczystości jest bardzo dużo. Wiele osób myśli, że autyzm to choroba. Jednak jak podkreśla Dorota Bieszcz-Daniluk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, jest to zaburzenie neurologiczne. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że osoby z autyzmem nie są chore, ale po prostu potrzebują innej formy wsparcia i zrozumienia. Chcielibyśmy pokazać, że autyzm nie jest niczym strasznym. Jest to tylko troszeczkę inne funkcjonowanie osób, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu. Są to osoby tak samo wartościowe, tak samo potrzebne w społeczeństwie, jak osoby, które nie mają tych zaburzeń. Także chcemy też szerzyć taką świadomość na temat autyzmu. Nauczyciele powinni edukować nie tylko uczniów, ale również społeczność lokalną. Jednym z celów takich wydarzeń jest oswojenie społeczeństwa zachowaniami osób ze spektrum autyzmu, które czasami mogą wydawać się dziwne czy niezrozumiałe, mówi nauczyciel Anna Wolanin. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. I nie jesteśmy tylko w kwietniu, jednak cały rok pracujemy. Nauczyciele, terapeuci, wychowawcy i specjaliści prowadzą zajęcia, prowadzą terapię, zarówno w szkole, w przedszkolu, jak i chyba przede wszystkim na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Więc wychodzimy do społeczności lokalnej, do dzieci, które potrzebują. Również przy naszym ośrodku działa wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, gdzie prowadzone są konsultacje. Konsultacje są ze specjalistami, a także z lekarzami. Mamy lekarza, psychiatrę oraz neurologa. Możemy objąć opieką i wsparciem dzieci różne. Już od pierwszych chwil narodzin, gdzie wykazują jakąś niepełnosprawność bądź jest podejrzenie niepełnosprawności. Albo po prostu sam rodzic, coś go niepokoi w rozwoju swojego dziecka, również może się do nas zgłosić na te konsultacje. Konsultacje są bezpłatne i skierowane są dla wszystkich dzieci z naszego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to kampania, która trwa przez cały kwiecień. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, ale również wyraz akceptacji i solidarności z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Kampania ta ma na celu uświadomienie społeczeństwu, czym tak naprawdę jest autyzm oraz jakie wyzwania stawia przed ludźmi dotkniętymi tym zaburzeniem. 7 kwietnia odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Upoważnieni do głosowania wybierali swoich przedstawicieli do sejmików województw, rad powiatów, rad miejskich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jak głosowali mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski?
W niedzielnych wyborach w skali kraju wybierano blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O stanowisko burmistrza Sędziszowa Małopolskiego walczyło dwóch kandydatów. W wyborach na stanowisko burmistrza Sędziszowa Małopolskiego zarejestrowanych było dwóch kandydatów. Pan Bogusław Kmieć z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz pani Monika Mazur z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd i Gospodarka Porozumienie. 7 kwietnia mieszkańcy udzielili zdecydowanego poparcia obecnemu burmistrzowi, panu Bogusławowi Kmieciowi, który uzyskał 7116 głosów, w procentach to jest 72%, natomiast pani Monika Mazur uzyskała 2734 głosy, z kolei na procenty to się przekłada na 28%. Do Rady Miejskiej mieszkańcy wybierali 21 radnych. Kto uzyskał mandat w poszczególnych okręgach? Okręg wyborczy numer 1 obszarowo to jest Sędziszów w tych starych swoich granicach administracyjnych plus osiedle Wolica-Ługowa. W tym okręgu było wybieranych 7 radnych. Radnymi zostali pan burmistrz, pan Bogusław Kmieć, ale ponieważ jest ustawowy zakaz łączenia funkcji burmistrza z funkcją radnego Rady Miejskiej, gdy pan burmistrz złoży swój mandat, mandat ten obejmie następna osoba oczekująca w liście na tej liście z największą ilością głosów. W tym przypadku będzie to pani Barbara Stachnik. Ale wracając do mandatów, które uzyskali radni w dniu 7 kwietnia, to powtórzę jeszcze raz. Pan Bogusław Kmieć, pan Marek Pająk, obecny przewodniczący Rady Miejskiej, pan radny Wojciech Bieszczad i pani Nikoletta Opiela, która mandat obejmie po raz pierwszy, mieszkanka osiedla Wolica Ługowa. I to są radni wybrani w dniu 7 kwietnia z listy wyborczej z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast z drugiego Komitetu Wyborczego Samorząd i Gospodarka Porozumienie radnymi zostali pan Jerzy Łyszczak, pan Grzegorz Darłak, obydwaj panowie są obecnie radnymi i radną została pani Kopeć Renata z osiedla Wolica Ługowa. Tutaj może dodam, że taka stosunkowo małe osiedle jak Wolica Ługowa będzie miało teraz w Radzie dwóch radnych, a w poprzedniej kadencji nie było tam reprezentantów tego środowiska w Radzie Miejskiej. W okręgu wyborczym numer 2 w głosowaniu wybranych zostało 7 radnych. Obszarowo do tego okręgu przynależą takie miejscowości jak Góra Robczycka, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne, Szkodna, Będziemyśl. Dodatkowo do tego okręgu zostały dołączone również i Klęczany. To jest okręg 7-mandatowy. Radnymi z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zostali pan Józef Kujda, mieszkaniec Zagorzyc Górnych, pan Mariusz Toton, sołtys Klęczan, pani obecna radna Katarzyna Róg, radną po raz pierwszy została pani Anna Bochna. Tutaj dodam, że to jest prywatnie żona sołtysa Zagorzyc Dolnych, obecnie radnego, pana Franciszka Bochnaka. I radnym w tym okręgu z tego komitetu został jeszcze pan z Góry Robczyckiej, pan Stanisław Wozowicz. W tym samym okręgu wyborczym 2 mandaty uzyskał Komitet Wyborczy Samorząd i Gospodarka Porozumienie. Radnymi zostali pan Jerzy Baran z Będziemyśla oraz pan Michał Siwiec Zagorzyc Górnych. W okręgu wyborczym numer 3, potocznie z kolei na ten okręg mówi, że to jest okręg północny. Do tego okręgu przynależne są takie obszary jak osiedle Kawęczyn, osiedle Wolica Piaskowa, osiedle Borek Wielki i te miejscowości na północy gminy, czyli Boreczek, Ruda, Cierpisz, Czarna Sędziszowska i Krzywa. Z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość radnymi zostali tutaj obecna radna pani Teresa Waleń, pan Edward Kuc z osiedla Wolica Piaskowa, sołtys obecny Krzywej pan Krzysztof Kret i obecny radny pan Leszek Świder. Z kolei z Komitetu Wyborczego Samorząd i Gospodarka Porozumienie ten komitet uzyskał 2 mandaty i te 2 mandaty otrzymali pani Monika Mazur,
i pan obecny radny, pan Marek Fulasz. W Radzie Miejskiej zasiądzie 8 nowych radnych. Kogo zastąpią? 8 osób z dotychczasowej rady nie uzyskali tych mandatów, albo po prostu oni się nie ubiegali. Pan Franciszek Bochnak, radny obecnej kadencji, dużo wcześniej oświadczył, że nie będzie startował w nowych wyborach. Ponadto również w wyborach nie startowała pani Agata Chostyńska. Pan radny Marcin Lach ubiegał się w chwili obecnej o mandat radnego powiatowego. Natomiast pozostałe osoby, pozostali obecni radni, ponieważ przypomnę tutaj, że obecna kadencja rady trwa do 30 kwietnia, czyli oni są cały czas jeszcze radnymi z poprzedniej kadencji, natomiast startowali, ale nie uzyskali poparcia, nie uzyskali mandatu radnego. Pan Paweł Trojan, pan Andrzej Siwiec, pani Agata Chostyńska, o której mówiłem, że w ogóle nie startowała, pan Jan Zajor, pan Krzysztof Kliś i pan Tomasz Niewiadomski. W wyborach do Rady Powiatu gmina Sędziszów Małopolski udzieliła największego poparcia Komitetowi Prawo i Sprawiedliwość. W Radzie Powiatu zasiądzie 4 przedstawicieli z tej listy. Do Rady Powiatu mieszkańcy wybrali również 2 radnych z Komitetu Samorząd i Gospodarka Porozumienie. Pan Piotr Kapusta, obecny zastępca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Pan Andrzej Bączkowski, który obecny jest radnym powiatowym i członkiem zarządu, oraz pani Zofia Szybisty, mieszkanka Czarnej Sędziszowskiej, i pan Marek Flis, mieszkaniec Sędziszowa, dyrektor szkoły podstawowej w Klęczanach. Z kolei Komitet Samorząd i Gospodarka Porozumienie, mandaty tutaj uzyskali pani Barbara Traciak z Zagorzyc Górnych i pan Marcin Lach, mieszkaniec Sędziszowa. Tutaj może dodam, bardzo dobry wynik w tych wyborach. Zdecydowanie najlepszy w skali całego powiatu uzyskał pan Piotr Kapusta. W przeliczeniu na głosy to było 1873. W wyborach samorządowych upoważnieni do głosowania decydowali również o tym, kto zasiądzie w Radzie Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Sejmik liczy 33 radnych. W naszym okręgu wyborczym było wybieranych 6 radnych. I tutaj ponownie udzieliliśmy zdecydowanego poparcia radnemu Sejmiku Województwa panu Jackowi Magdoniowi, który został wybrany na ponowną kadencję, uzyskując w skali całego okręgu bardzo ładny wynik, 13 933 głosy. Spośród 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego 21 mandatów przypadło dla Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wobec powyższego należy się spodziewać, że ten Komitet Wyborczy desygnuje, wybierze marszałka i również pozostały zarząd, czyli zarząd województwa podkarpackiego w tym przypadku będzie na pewno reprezentowany przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Frekwencja wyborcza w gminie Sędziszów Małopolski wyniosła 54%. 3 kwietnia burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć spotkał się z przedstawicielkami 2 kół gospodyń wiejskich – Moja Wolica Ługowa oraz Złote Piaski, które otrzymały wyróżnienia podczas pierwszej ogólnopolskiej gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Kielcach. Włodarz miasta osobiście pogratulował tego sukcesu. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Sędziszów Małopolski należą do grona najprężniej działających kół nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce, z czego jestem ogromnie dumny, powiedział podczas spotkania z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich Moja Wolica Ługowa oraz KGW Złote Piaski burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Po raz kolejny nasze panie zdobyły cenne wyróżnienia na arenie ogólnopolskiej, dodał. W trakcie ogólnopolskiej gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Kielcach KGW Moja Wolica Ługowa otrzymało wyróżnienie w kategorii Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich za działania proekologiczne, natomiast KGW Złote Piaski w Boreczku w kategorii Rękodzieło. Na ten konkurs robiłyśmy palmy wielkanocne, ponieważ no to się był akurat teraz sezon wielkanocny, więc robiłyśmy kwiaty, robiłyśmy same wszystkie ozdoby, korzystałyśmy z dobrodziejstwa natury, że tak powiem, trawy różnego rodzaju, bukszpany, bo to teraz jest do palm pasuje. I no, widać, chyba były dobre, skoro zachwyciły jurorów. Rękodzieło artystyczne.
To jest taka jedna z głównych działalności waszego koła? Między innymi tak. No, bo robimy różnego rodzaju ozdoby na wszystkie święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne. Poza tym dziewczyny dziergają na szydełkach różnego rodzaju serwetki, ozdoby te również świąteczne. Także no, zaczynamy tę dziedzinę, ponieważ jesteśmy no, młodym kołem stosunkowo, więc próbujemy, jak nam to będzie wychodziło. No i chyba nie jest tak źle, skoro nas doceniają, no to chyba jest dobrze. Indywidualne wyróżnienie w kategorii osobowość roku otrzymała Nicoletta Opiela z KGW Moja Wolica Ługowa, która jest pełnomocnikiem Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich na Podkarpaciu i niezwykle aktywnie wspiera wszystkie koła. Było mi niezmiernie miło otrzymać tę nagrodę. Poczułam się naprawdę wyróżniona, ponieważ było wręczonych 16 takich statuetek. Z każdego województwa jedna osoba otrzymywała tę statuetkę za wyróżniającą się działalność dla kół gospodyń wiejskich. I była to nagroda dla osób, które działają na rzecz kół gospodyń wiejskich. Pełnomocnik Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich na Podkarpaciu, Nicoletta Opiela, tłumaczy, w jakim celu Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich zorganizował takie wydarzenie. Zamiarem zorganizowania tej gali było to, aby podsumować cały rok, a przede wszystkim wyróżnić koła, które naprawdę działały przez ten rok, które aktywnie nas wspierały i też które wyróżniają się na tle innych kół gospodyń wiejskich na terenie danego województwa. Przyznano ponad 160 nagród, więc była to naprawdę ogromna impreza. Z każdym województwem wyróżniono 10 kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich działają dla dobra społeczności lokalnej, aktywnie angażują się w życie małej ojczyzny i integrują wszystkich mieszkańców. Przy tym wszystkim kultywują rodzime tradycje i ocalają od zapomnienia to, co tworzy istotę lokalnej tożsamości. Burmistrz Bogusław Knieć pogratulował wyróżnionym kołom szczególnie tego, że ich praca i wielkie zaangażowanie są nieocenione w promocji miasta i gminy Sędziszów Małopolski. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim po raz ósmy będzie gospodarzem wojewódzkiego konkursu Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. 36. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia. Wojewódzki konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. W konkursie biorą udział grupy obrzędowe z całego Podkarpacia. Sędziszowski Dom Kultury już po raz kolejny będzie gościł uczestników wydarzenia. Głównym celem tego konkursu jest popularyzacja i ochrona tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych zwyczajów i obrzędów w województwie podkarpackim. Co najczęściej prezentują na scenie grupy obrzędowe? Jest to takie spektrum zwyczajów i obrzędów z całego roku. Więc zobaczymy zwyczaje obrzędy z cyklu prac na roli, zwyczaje obrzędy związane ze świętami, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Zielonymi Świątkami oraz zwyczaje obrzędy rodzinne, czyli chrzciny, pogrzeby, wesela. Wszystko jak dawniej obchodzono te święta, te zwyczaje, więc jest to takie spektrum bardzo fajne. Przez 2 dni będziemy mogli zobaczyć, jak dawniej żyło się na wsi, tak ogólnie mówiąc. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w wydarzeniu. Uczestnicy konkursu są niesamowici i po prostu zachwycają. Warto to zobaczyć, mówi instruktor Wioletta Czapka. Szanowni Państwo, jest to 2-dniowe święto folkloru. Zapraszamy bardzo serdecznie osoby starsze, które pamiętają te rzeczy, na pewno mogą sobie przypomnieć. Jest to niedaleko, przyjść w sobotę, w niedzielę i obejrzeć te fantastyczne zwyczaje i obrzędy, bo niestety to już umiera. Zazwyczaj te zespoły prowadzone są przez osoby starsze, więc wiek
czasem i zdrowie im nie pozwala na prowadzenie tych zespołów. Młodzież do tego no niestety się nie garnie, bo nie pamięta, więc naszym obowiązkiem jest właśnie kultywowanie i zachowanie od niepamięci, tylko właśnie chcemy kultywować i przenosić to na dalsze pokolenia. Każde widowisko jest archiwizowane, więc też mamy już ciekawy zbiór tych zwyczajów i obrzędów, które przez 8 lat tutaj były prezentowane. Przypominamy, wojewódzki konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia w sali widowiskowej Sędziszowskiego Domu Kultury. Głównym organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Licealny Teatr Muzyczny działający przy miejscowym liceum obchodzi 15 lat działalności. Z tej okazji absolwenci postanowili przygotować koncert jubileuszowy. 7 kwietnia mieszkańcy mieli ponownie okazję zanurzyć się w niezwykły świat baśni i emocji. Od momentu powstania Licealny Teatr Muzyczny swoją muzyką, tańcem, grą aktorską oraz wizualną oprawą przenosi widzów w niesamowite miejsca, pozostawiając po sobie miłe wspomnienia i inspirując do refleksji. Nie brakowało tu spektakli, które bawiły, wzruszały i skłaniały do głębszych przemyśleń. Teraz, z okazji jubileuszu, absolwenci, dla których Licealny Teatr Muzyczny odegrał niezwykle istotną rolę w życiu, postanowili ponownie stanąć na scenie, by razem z publicznością celebrować tę rocznicę. Absolwenci zaprezentowali publiczności utwory wokalne oraz układy choreograficzne, a także kilka scenek aktorskich, począwszy od musicali od samego początku działalności Licealnego Teatru Muzycznego, aż po bajkowe produkcje. Któż to wie, gdzie cyganka ojczyznę swą ma? Któż to wie, jestem córką splątanych dróg. Jeszcze z dzieciństwa swych oczach mam kwieciste zbocza łagodnych wzgórz, gdy biegałam boso wśród chmur. Michał Guzior, absolwent liceum ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim, który miał okazję grać w Licealnym Teatrze Muzycznym, kiedy dowiedział się o pomyśle zorganizowania koncertu na 15-lecie teatru i został do niego zaproszony, nie zastanawiał się długo. Od razu wiedziałem, że chcę tutaj być, chcę pomóc jak tylko mogę. Udało się zrobić krótki film dokumentalny na temat rocznicy. Udało się napisać dwie sceny, udało się je zrobić razem z Dawidem i jestem bardzo szczęśliwy, że po prostu udało się to wszystko zorganizować. To jest wspaniałe uczucie znowu wrócić na scenę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. No cały czas jednak to jest wzruszenie, też czekając na scenę za kotarami, to po prostu wszyscy wylali dużo łez i dużo nerwów, ale takich pozytywnych, także to są uczucia nie do opisania i uczucie powrotu to jest coś, na co w sumie nigdy o tym nie myślałem, ale jak już tutaj jestem po prostu, to jest wspaniałe uczucie i chciałbym jeszcze kiedyś wrócić. A propos dostojnika, jak ci się układa z panną Madame Butterfly? A może lepiej powiedzieć Butterfly Pinkerton? A powiem ci, Filipie, że słabość do pięknych kobiet to moja największa przywara. Grzeczności nie zaprzeczam. Zrobiłeś się strasznie uszczypliwy, Filip. O zawsze było wiadomo, że Ronia to moja działka. A pani Madame Butterfly, o biedny młody, przez parę moich wybryków wzięła ich padła na sobą.
Licealny Teatr Muzyczny w przypadku Michała Guziora pomógł w wyborze zawodu. Nawet w filmie dokumentalnym, który był puszczany na początku, kiedy było pytanie, z czym kojarzycie się LTM, ja powiedziałem początek, bo właśnie Licealny Teatr Muzyczny to był dla mnie początek przygody, czy to z aktorstwem, na początku z aktorstwem, a później to się przerodziło w pasję, w reżyserię, w scenariopisarstwo i tak dalej. Podobnie było w przypadku Krzysztofa Roga, który dzisiaj jest już zawodowym aktorem. W 2015 roku, przychodząc do liceum, tutaj do Sędziszowskiego Ogólniaka, wyszedłem w ogóle z celem wzięcia udziału w musicalu i to mi się spełniło. Byłem w tym Licealnym Teatrze Muzycznym przez 3 lata i przy maturze nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, ale sobie pomyślałem, że przez 3 ostatnie lata spędziłem czas tutaj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na deskach scenicznych, więc może by kontynuować tę drogę, ścieżkę, udało się dostać do szkoły teatralnej. Już ją skończyłem, obroniłem się, zdawałem dyplomy i teraz pracuję w kilku teatrach w Polsce. Jestem freelancerem na razie, więc głównie jeżdżę po Polsce i gram w spektaklach muzycznych. Propozycję wzięcia udziału w koncercie jubileuszowym Krzysztof Róg przyjął z wielką radością. Zastanawiało mnie też to, czy uda się jakby ten projekt spiąć przez to, że jesteśmy już dorosłymi ludźmi, każdy gdzieś jest uwikłany w pracę, związki albo już nie mieszka tutaj w gminie. Ja też teraz przeprowadziłem się do Warszawy, więc nie jest to takie proste, żeby wyjechać, ale znając już wcześniejsze daty, mogłem sobie jakoś to rozplanować i pojawić się w ten weekend i zaśpiewać parę numerów. Przy tym stole w tej kawiarni zobaczyli lepsze dni, zaśpiewali głosem jasnym i nadal słyszę ich, bo wyśpiewali sobie tren. Ostatnie namaszczenia, kiedy wstał nad barykadą Och, wybaczcie, przyjaciele, co ja bez was robię tu. Jaki żal niewysłowiony, jaki przejmujący ból. Wasze duchy krążą w koło i upiorny tańczycie. Krzesła, już nie spotkam was tu, wiem. Przyjaciele, nie rozumiem, jaki był ofiary cen. Pusty stół i krzesła puste, już na zawsze zgasł. Koncert jubileuszowy Licealnego Teatru Muzycznego był nie tylko okazją do świętowania 15 lat niezwykłej działalności, ale także momentem refleksji nad znaczeniem sztuki i teatru w życiu absolwentów oraz społeczności lokalnej. To wydarzenie było niezapomnianym hołdem dla twórców, aktorów i wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju teatru przez lata.
Drużyna Marby Sędziszów Małopolski coraz bliżej pierwszej ligi kobiet, zdobywając komplet zwycięstw w turnieju półfinałowym. Pojedynki nie były łatwe, ale zawodniczki z Sędziszowa Małopolskiego pokazały klasę i determinację, zdobywając zwycięstwa nad silnymi przeciwnikami. Teraz przed nimi ostatnie wyzwanie – triumf w turnieju finałowym, który zbliża ich do spełnienia marzeń o grze na wyższym poziomie. Kapitan klubu sportowego Marba Sędziszów Małopolski Katarzyna Żabińska podsumowuje udział w turnieju półfinałowym z pełnym zadowoleniem. Gramy dalej i to nas najbardziej cieszy, mówi, podkreślając zaangażowanie całego zespołu w dążeniu do sukcesu. Wygraliśmy wszystkie 3 mecze na turnieju półfinałowym, no i to też jest bardzo ważne, bo tak naprawdę ten trzeci mecz z Warszawą, który graliśmy jako ostatni, no był generalnie bez znaczenia, bo i tak do finału wchodzimy z czystą kartą. Wchodzimy my i Warszawa. Już dzień wcześniej wiedzieliśmy, że awansowaliśmy, więc tak naprawdę graliśmy ambitnie o to, żeby pozostać nadal niezwyciężoną drużyną w lidze, bo tak jak Warszawa również nie przegrała do tej pory żadnego meczu, więc przegrała jako pierwszy z nami. A my nadal jesteśmy niepokonane. Marba Sędziszów Małopolski pokonała w turnieju półfinałowym SMS Police 3-0, Komunalnik Nysa 3-1 oraz KSG Warszawa 3-2, udowadniając swoją dominację na boisku. Sukces Marby nie jest przypadkowy. Zespół ten nie doznał porażki w całym sezonie, co sprawiło, że inne drużyny podchodziły do nich z szacunkiem i niepewnością, wspomina Katarzyna Żabińska. Wiadomo, że nie przegraliśmy meczu, to nie jest dziełem przypadku. Tak? Też mamy bardzo doświadczony zespół, połączony z młodzieńczą fantazją i też fantazją wynikającą z doświadczenia zawodniczek, ale no, jesteśmy jednym jakby ze starszych zespołów i bardziej doświadczonych, więc jakby no, też respekt mają inne zespoły przed nami. Najtrudniejsze wyzwanie jednak jeszcze przed nimi, finałowy turniej, który zgromadzi 4 najlepsze zespoły z drugiej ligi kobiet w Polsce. Tam łatwo nie będzie, tam będzie walka o każdy punkt, o każdą piłkę, także na pewno musimy się bardzo dobrze do tego przygotować. Znamy już zespoły, które tam będą, więc musimy teraz poświęcić te 2 tygodnie, bo to 19 do 21 kwietnia będzie ten turniej. Mamy 2 tygodnie na to, żeby się bardzo dobrze do tego przygotować. Marba Sędziszów Małopolski zmierzy się w finale z drużynami z Warszawy, Częstochowy oraz Kobyłki w walce o awans do pierwszej ligi. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszowtv.pl, kanale YouTube i Facebooku. W najbliższy weekend 13 i 14 kwietnia trzeci oraz czwarty mecz fazy play-off. Avia Solar Sędziszów Małopolski podejmować będzie MKS Andrychów. Po rywalizacji do 3 zwycięstw, po 2 spotkaniach jest remis 1-1. Co wydarzy się w ten weekend? Przyjdź do sędziszowskiej hali przy Liceum Ogólnokształcącym i pomóż awansować Avi do turnieju półfinałowego o awans do pierwszej ligi.
pasji do filmu.